Dzień dobry. Nie wiem, czy mnie widać w tym słońcu. Idziemy właśnie z rodzicami Minsa pokręcić się po okolicy razem. Idziemy zaraz coś zjeść, więc najpierw trzeba zredukować trochę kalorii, powspinać się po górkach. Fajna dzisiaj pogoda jest naprawdę. Nie wiem, czy to widać, ale jest naprawdę słonecznie dzisiaj, także bardzo przyjemnie. Pomimo, że teoretycznie jest minus 3, ale jest przyjemniej niż było parę dni temu, gdy była temperatura na plusie, a było dosyć nieprzyjemnie. Byliśmy tu już wcześniej wielokrotnie. Ale bardzo lubię tu przechodzić. Niby taka malutka górka, ale fajnie się przejść. Może niczego nowego za każdym razem nie odkrywam, ale jest to po prostu przyjemnie. Wspinam się dalej. Dzień dobry. Dobrze się bawisz? Tak. Tak. What are you gonna say? Jestem szczęśliwy w Korei. What are we gonna do? We're gonna walk a little bit more and then we will have some dinner. Jest od groma samochodów. Każdy miał identyczny plan, żeby spędzić niedzielne popołudnie poza miastem, znaczy w granicach miasta teoretycznie, ale nie jesteśmy w naszych okolicach zdecydowanie. Nawet z parkingu, z poziomu parkingu wygląda to całkiem przyjemnie. Mama mi sam wspominała, że można tutaj wpaść na piknik. Jest idealne miejsce na piknik. Sopung Chongwon. Chongwon, czyli park. Sopung to nazwa. Że tak wygląda ten park. Where are your parents going? Retro. Okay, I'm not gonna record them. You are here. I pokręcimy się po okolicy, zobaczymy. Zobaczymy, jak to tu wygląda. Park wyglądał wcześniej. Nie był to park. Może był park, ale na pewno nie wyglądał identycznie. Nie wchodzimy go głęboko. Uwaga. Zobaczcie, kto tam macha po drugiej stronie. Insanka. No, podoba mi się tu. Fajny park, żeby tak sobie pochodzić. Poddychać trochę świeżym powietrzem. Stala od zgiełku miasta. Zawsze to mówię, no ale... Kość z wędką sobie siedzi. Zaraz go zapytam, czy coś złowił. Jak tam, panie? Złowił coś pan? Nie odpowiada. Co za ham. To zostawię go w spokoju. Tam sobie ludzie urządzają piknik. A tak jak mówiłem, takie pawiliony, nie wiem, czy to się mówi pawiliony po polsku. W każdym razie, w takich miejscach, no fajnie sobie właśnie wziąć koc piknikowy, jakieś jedzenie, zjeść sobie posiłek na świeżym powietrzu, czy wypić kawę. Fajna sprawa. Tak ten pawilion wygląda w środku. Takie po prostu puste miejsce, żeby sobie przejść i posiedzieć. Ale tutaj na sklepieniu taki wzorek. W wielu parkach to widuję. Są takie budki, z których można sobie wziąć książkę. Tak jak pokazywałem wam w Incheon Taekwondo, czyli w tym dużym parku w Incheon. Ciekawe. Śmiesznie ten pies wygląda w tej piżamie. Nie wiem, czy widać. Jakby wstał dopiero z łóżka. Jak wspominałem wcześniej, jest dzisiaj zimno, ale przez to, że świeci słońce, jest naprawdę przyjemnie. Naprawdę fajne miejsce, żeby sobie połazić. To jest tunel miłości. Czyli możecie sobie napisać list miłosny lub jakieś życzenie na kartce. Przyczepić do drzewa
a po przejściu tą kładką, raczej kładka, nie tunel, rzekomo się stanie. Zachwalam, ale muszę przyznać jedno. Z uwagi na to, że jesteśmy poza miastem i jesteśmy otoczeni różnymi farmami i tak dalej, to naprawdę dzisiaj tutaj jedzie nawozem naturalnym. Fajny park, żeby tak sobie pochodzić, poddychać trochę świeżym powietrzem. Poza tym okej. Ale żałuję, że dzisiaj nie wziąłem okularów. Niestety tam po przejściu tej kładki droga dalej jest zamknięta. Wracam zobaczyć, co tu jeszcze jest. Widzę tam Minson w oddali, sobie spaceruje z rodzicami, a ja tutaj po swojem. Facet w oddali słynie na rowerze, pewnie go nie widać w kamerze, ale bardzo mu zazdroszczę. Chętnie bym sobie pojeździł rowerem, uwielbiam. No i to by było na tyle. Jedziemy z powrotem w okolicy miejsca, w którym mieszkamy. Tam wpadniemy do knajpy z Kalbi. Coś pysznego sobie zjemy, bo faktycznie no, zrobiliśmy sobie apetyt chodzeniem tutaj dookoła w tym małym parku, ale było przyjemnie. Polecam. Może nie na tyle, żeby z okolicy Seulu przyjeżdżać do piątek, żeby tylko po tym ogrodzie się pokręcić, ale jeśli jesteście w okolicach, to można wpaść. Wracamy teraz tam, w kierunku betonowej dżungli. A jestem głodny, wszyscy są głodni, okazuje się. Nic dziwnego, trochę poładziliśmy. Będziemy grillować to jedzenie. Tak wygląda właśnie typowe koreańskie barbecue, gdzie mamy stół z grillem na środku. Sami sobie grillujemy. Tutaj pan przed chwilą mówił, że ta knajpa dopiero została otwarta i zwykle między właśnie 15 a 17 mają przerwę. Tutaj ogarnąć wszystko i żeby sobie też odpocząć, samemu zjeść i tak dalej. Ale z uwagi na to, że to jest ich pierwszy weekend i dzisiaj tej przerwy nie mieli, to jest tu dosyć brudno, także przeprosił i jednocześnie prosił o zrozumienie. Moim zdaniem nie jest to jakieś super paskudne, ale miło z jego strony. Tutaj przyjechało nasze jedzenie, różne przystawki oraz oczywiście samo mięso. Pani rozpocznie grillowanie za nas, po czym my to przejmiemy i będziemy sobie grillowali sami. Jesteśmy z powrotem przy barze sałatkowym, że tak to nazwę. Minson nakłada tutaj kennik, nasze ulubione liście oraz sałatę. A co warów kennik ciagi? Sałatę rzymską. Tak wygląda nasz kubełek sałaty. Stołeczki i łóżka. Nie są jednorazówki, po prostu są sterylizowane i pakowane w takie opakowania. Nic dziwnego, że mamy tutaj te przystawki na stole,
bo zapach by nas wykończył w oczekiwaniu na jedzenie. Naprawdę pachnie to przepysznie. Zjedliśmy, jedziemy samochodem do domu. Rodzice mi są zaraz, jadą do siebie, do Incheon, więc zaraz dojedziemy do domu i się z nimi pożegnamy. Było naprawdę dobre. Mała zmiana planów. Pożegnaliśmy się z nimi już tutaj na parkingu. Oni jadą do siebie, a my stwierdziliśmy, że do domu już podejdziemy na pieszo, by zgubić parę kalorii po zjedzeniu tak dużego posiłku. Także idziemy w tą stronę, a ja się z wami żegnam. Na razie.